rozwinie pan wniosek do CBA, nasz złożony ostatnio. Proszę państwa, jest artykuł 196 kodeksu karnego. Ja to na wszelki wypadek przeczytam, bo oczywiście nie wszyscy go znają. I on brzmi następująco. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega określonej karze. Otóż pani, która nazywa się Madonna, którą ja określam jako antymadonnę, ja nie mam nic przeciwko jej imieniu, taki jest obyczaj w krajach latynoskich, ale jej postępowanie, że tak powiem, jest przeczy jej imieniu. W związku z tym mam prawo nazwać ją antymadonną. Antymadonna specjalizuje się właśnie w obrażaniu uczuć religijnych chrześcijan i podejrzewam, że, ponieważ jest wyznawcą kabały, a kabała, proszę państwa, to jest ten odłam judaizmu, który jest sprzężony z gnozą staroperską. Gnoza to, jak państwo wiecie, wyznają, że jest równość dwóch bogów, dobra i zła, więc można ją podejrzewać zasadnie o kryptosatanizm. I ona podejrzewa, że z racji wyznawanej religii jej głównym celem, albo łagodnie jednym z głównych celów, jest właśnie obrażanie, profanowanie symboli religijnych chrześcijańskich i że ona wykonuje określone zadanie. Stoją za nią jakiś, kto za nią stoi, proszę państwa, to łatwo się domyślić, kto potrafi wnioskować. Ja się przy okazji tego tak zwanego koncertu, bo to nie jest żaden koncert, to jest antykultura, po prostu, bo jest bębnienie, wycie i zbiorowa histeria. To jest tak zwana kultura, jest podkultura albo antykultura. Otóż dowiedziałem się, że istnieje międzynarodowe centrum rozrywkowe, tu wdzięczna rola dla państwa, żebyście się poważnymi tematami zainteresowali, a nie na przykład tym, co powiedział niejaki Palikot, czy tam inny tego rodzaju pan. Otóż ono, to centrum, ciekaw jestem, przez kogo jest zorganizowane, przez kogo rządzone, ma filię w 130 krajach, w tym w Polsce. Jest to, że tak powiem, programowe działanie, że tak powiem, antyreligijne i antymoralne. Ale zwięźle, jak ja to może rzekł pan. Nie. Panie Marianie, muszę rzec, to wolność wypowiedzi jest jeszcze, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami, jak państwo wiecie. Państwo dziennikarze najlepiej to wiecie. Jak szef coś powie, no to i trzeba wykonać. Bez względu na to, czy chce się służyć prawdzie, czy nie. A powinno się służyć prawdzie, powinno się służyć Polsce. To jest wasze naczelne zadanie. Proszę pana, no niech pan sobie sam odpowie na to pytanie. Ja przecież wyraźnie powiedziałem. Otóż proszę państwa, na tej podstawie władze państwowe i samorządowe w Polsce, znając, że tak powiem, występy tej pani, powinni, a reprezentują one kraj, w którym większość jest katolicka, to nie podlega żadnej wątpliwości, powinny zakazać wręcz występów tej pani w Polsce. Ale jest to testowanie odczuć religijnych Polaków, ponieważ data została wybrana nieprzypadkowo, jest 15 sierpnia. Jest podwójna rocznica, bo religijna i patriotyczna. I nawet godzina koncertu, na co nikt nie zwraca uwagi, jest godzina 21, jest godzina apelu jasnogórskiego. Więc tu nie ma żadnych wątpliwości, że to jest jakaś, powiedzmy, zbieżność, rozbieżność i tak dalej. Jest to świadome działanie, testowanie i to dla organizatorów ten test wypada pomyślnie. No niestety
duchowieństwo milczy, milczy i, że tak powiem, choć należy do jego obowiązków stawanie w obronie czci Najświętszej Maryi Panny. To jest elementarny obowiązek duchowieństwa. My, katolicy, świeccy, mamy prawo protestować, a duchowni mają obowiązek. Czyli jest tu naruszony ewidentnie, choćby nawet imię tej pani już obraża uczucia religijne w kontekście jej zachowania. W kontekście jej zachowania. Teraz, proszę państwa, przechodzę dalej. Jest coś takiego jak ustawa o zgromadzeniach, która w artykule 8 mówi, że organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych. Ja tutaj przepis karny zacytowałem państwu i w związku z tym ten koncert powinien być na tej podstawie zakazany. To ewidentnie narusza artykuł 196 naszego kodeksu karnego. Tych, powiedziałbym, naruszeń praworządności jest więcej. Jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 roku. I ona mówi wyraźnie, że organizator koncertu na 30 dni przed datą koncertu powinien złożyć wszystkie niezbędne opinie, w tym między innymi straży pożarnej. Na 30 dni przed datą koncertu. Jak państwo wiecie z wynurzeń choćby komendanta Państwowej Straży Pożarnej, to jeszcze kilka dni temu tego rodzaju opinii nie było. W związku z tym zgodnie z artykułem 8 ustęp 2 tejże ustawy. Czy mnie słychać? Słychać, jak nie słychać, to mogę... Tak, też dziękuję. O bezpieczeństwie imprez masowych, artykuł 8. Jeśli nie ma takich opinii, choćby jednej z opinii, bo tam jeszcze jest i policja, i sanepid, co tam jest, i pogotowie ratunkowe. Jeśli nie ma jednej z opinii, organ wydający zezwolenie ma oblig, czyli ma obowiązek zakazać odbycia takiego zgromadzenia publicznego. Ale widać, zadecydowały względy pozaprawne tutaj, a jakież to? Pan się pytał, że tak wiem, kto jest organizatorem. Otóż, proszę państwa, zwróciła się ambasada amerykańska w tej sprawie. A Polska to jest taki bity gościniec, po którym może sobie każdy chodzić, kto chce. Swego czasu ambasador sowiecki tutaj też miał pewne prawo głosu i też wpływał na władzę. I widzę, że ta praktyka jest nadal kontynuowana, tym razem z Zachodu.